W 2017 roku na tym kanale rozpoczęłem serię materiałów poświęconą wskrzeszaniu i odbudowie komputera do gier. Wtedy był to stary, ale uroczy rzęk należący do mojego przyjaciela, który dobrowolnie oddał go właśnie po to, aby przywrócić sprzęt do życia i sprawić, by ten ponownie nadawał się do grania. Poprzednie 8 odcinków dalej odnajdziecie na kanale, i jeśli tylko będziecie mieli taką ochotę, to jak najbardziej zachęcam do prześledzenia wszystkich tych poczynań. Link do playlisty odnajdziesz w opisie, ale od ostatniego, ósmego odcinka w komputerze praktycznie nic się nie zmieniło. Dalej mamy ten sam procesor, płytę główną, wstydliwe 8GB pamięci RAM. Jedynie karta została podmieniona z GTX 1060 na RTX 2060, ale z tym procesorem i tak małą ilością pęci RAM, wiele gier zwyczajnie bottleneckuje właśnie na tych komponentach. Które siedzą tu od 6 lat. Dlatego nikogo nie powinien dziwić fakt, że potencjał tego RTX-a troszkę się tu marnuje, więc co robimy w tej części? Upgrade'ujemy. No ale chwila, moment. Każdy głupi potrafi zrobić upgrade mając kupę siana, a przecież motywem przewodnim tej serii jest mądry wybór po taniości, dlatego tak samo postąpimy w tym odcinku. I only have like $3. 202 zł i 40 groszy to wszystko, co przeznaczymy na ulepszenie tego komputera do gier. Tak, ten hajs wystarczy na zakup sporo mocniejszego procesora, dwa razy większej ilości pamięci ram, i jeszcze starczy na zakup nowej płyty głównej, która pozwoli nam na jego jeszcze lepszą rozbudowę niż kiedykolwiek wcześniej. Zainteresowani? Ja na pewno. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GFVGMall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje twoją wersję systemu, ale także pozwoli ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. W poprzednich odcinkach działaliśmy naprawdę wiele. Początkowo komputera nawet nie dało się używać, całe wnętrze zajeb...ne było syfem, a przez wyschniętą na kamień pastę termoprzewodzącą procesor dobijał do temperatury krytycznej, przez co, no, wyłączał się biedaczek. Z 4 GB pamięci RAM też nie było jak szaleć, ale rzeczywiście udało się nam przywrócić go do życia, wymienić dysk HDD na SSD i dołożyć kartę graficzną marki ATI. W odcinku z 1 lipca 2017 roku wjechał tam nawet nowy mobasek z procesorem AMD A107870K, którego w kolejnym materiale mega fajnie podkręciliśmy z bazowych 3,9 GHz na zawrotne 4,6 dla wszystkich rdzeni. Później była kolejna karta graficzna AMD, następnie druga, trzecia i czwarta już od Nvidia, która siedzi tu aż do dzisiaj. No ale właśnie, procesor nie wyrabia. Najprostszym rozwiązaniem byłaby wymiana samego procesora, i jeśli borykasz się z podobnym problemem, to w pierwszej kolejności radzę sprawdzić właśnie tę ścieżkę. Lecz dla podstawki FM2 Plus wsadzony jest tu praktycznie najmocniejszy procesor. Praktycznie, bo te dwa powyżej są zaledwie o 3 i 9% mocniejsze, czyli w sumie tyle co nic, bo potrzebujemy sporo więcej. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest już wymiana całej platformy procesor, który wybrałem kosztuje grosza, a jego moc obliczeniowa jest o 190% wyższa, lecz nim jeszcze przyjrzymy mu się bliżej, dokończmy temat pamięci RAM, której w tym zestawie też jest już za mało. W waszym przypadku, również w pierwszej kolejności, doradzałbym właśnie opcję dołożenia pamięci, o ile taka opcja w ogóle istnieje. Na tej płycie głównej znajdowały się jedynie dwa gniazda, w których już siedziały dwie kości po 4 GB i to było kolejnym gwoździem do trumny. Tak, tak, wiem. Nowa płyta, główna nowy procesor i nowa pamięć RAM, to przecież spora zmiana. Od pierwszego odcinka zmieniła się też obudowa, zasilacz i zresztą z oryginału zostało tyle, co nic. Chciałoby się rzec, że jest to całkowicie nowy zestaw, ale wiecie co? Nie. Dusza tego komputera wciąż pozostaje ta sama. Wiecie na pewno o tym, że każdego dnia komórki naszego ciała obumierają i na ich miejsce tworzone są nowe. Jedne żyją dłużej, inne krócej, ale przyjmuje się, że w ciągu siedmiu lat każda komórka ulega wymianie. No i co? Czy fakt, że komponenty Twojego organizmu, Twojego ciała zostały wymienione na nowe, sprawiają, że jesteś zupełnie inną osobą? No chyba nie. Dlatego pomimo kolejnych upgrade'ów, przynajmniej w moim serduchu, dusza tego komputera wciąż jest ta sama. Jeśli swojego, nawet starszego PC wciąż darzysz takim samym sentymentem, to zostaw komentarz. Więc mój wybór padł na serwerowy procesor Intel Xeon 2650 V2 zapewnia on wręcz potężny wzrost wydajności względem poprzedniego AMD w multitaskingu jest nawet wydajniejszy niż taki Intel i 7700K oczywiście porównując go nawet do takiego Ryzena 1600 to będzie on słabszy ale pamiętajmy że to co wybrałem kosztuje absolutnie śmieszne pieniądze gdzie nawet najstarszy Ryzen potrzebować będzie już sporo droższej płyty głównej no i też droższej pamięci RAM. Ja poszedłem na łatwiznę i kupiłem cały zestaw u jednego sprzedawcy, płacąc przy tym 46 euro i jednego centa, czyli wspomniane 202 zł i 40 groszy. Oczywiście ceny często się zmieniają, dlatego linki do wszystkich komponentów i aktualnych cen jak zawsze zostawię w opisie poniżej. Ale taki pakiecik z wysyłką do Polski to na dzień dzisiejszy równowartość 230 zł. Jeśli nie potrzebujecie pamięci RAM to cena spada do 202 zł i 90 groszy. Jeśli myślisz, że takie okazje zdarzają się wyjątkowo rzadko to jesteś w błędzie. Tylko popatrz na to. U tego samego sprzedawcy za jedyne 3 ,63 zł 63 grosze więcej dostaniesz nową płytę z mocniejszym procesorem. Jest to Intel Xeon 2650, ale już nie V2, ale jest to V4, czyli zamiast ośmiu rdzeni 16 wątków, ten ma tych rdzeni 12, które przekładają się na 24 wątki. Oznacza to, że w multitaskingu jest on o 39% wydajniejszy, za 3 złote więcej. Ok, ok, do tej super okazji już nie dorzucają pamięci ram, a przez to, że procesor ten wymaga DDR4, to taka kostka kosztuje dodatkowe 90 zł, ale i tu przychodzę ci z pomocą, bo może i na AliExpress da się dorwać super tanio procesory i płyty główne, to ram już niekoniecznie. W opisie po tym materiału, oprócz linków, właśnie do zestawu, który zakupienia, ja, zostawię też link do tego mocniejszego procesora z płytą, ale też do tańszych pamięci, które kupisz w Polsce. Warto też pamiętać o tym, że pamięci DDR3 i DDR4 nie lubią pracować w pojedynkę. Tracimy na tym bardzo wiele z przepustowości i będzie to mocno odczuwalne przede wszystkim w grach. Dlatego powinniśmy mieć najmniej dwie kości, a z tego typu procesorem serwerowym to nawet cztery, ponieważ Xeony obsługują i naprawdę bardzo, ale to bardzo lubią Quad Channel. A jeśli się obawiasz, że tania i nisko taktowana pamięć DDR to przeżytek i będzie jedynie zamulała Ci kompa, to wiedz o tym, że dzięki Quad Channel, czyli połączeniu czterech takich kości, Przepustowość znacząco wzrasta. Chociażby tutaj widać, że tanie 2400 megatransferów na sekundę w Quad channel na zionie jest wydajniejsze niż 3200 w dual channel na Ryzenie. I nie, Ryzeny, czy nawet intel i 3 i 5 i 7, a nawet i 9, czyli procesory dla takich tam zwykłych użytkowników, nie obsługują kład channel, ale serwerowy zion, nawet taki za kilka złotych już tak. Warto zaznaczyć, że płyta główna przyjdzie do Was najprawdopodobniej bez baterii podtrzymującej ustawienia biosu, ale jest ona łatwo dostępna i kosztuje kilka złotych. Link też dorzucę do opisu. Zakupiony przeze mnie zestaw miał już osadzony w sokecie procesor, jaki pamięć RAM. Jedyne, czego brakowało, to chłodzenie procesora. Najlepiej w tym celu wykorzystać coś starego, co macie chociażby na stanie. Ewentualnie warto podpytać znajomych, bo wiele odpowiednich chłodzeń zalega w garażach czy piwnicach i naprawdę nie musi to być nic wyszukanego. Nawet takie nowe chłodzenie za 25 zł z Allegro już w zupełności wystarczy do schłodzenia przynajmniej tego konkretnego z Iona. Oczywiście nie zaszkodzi, jeśli kupicie też coś fajnego za małe pieniądze, chociażby z AliExpress. Ja zainstalowałem takie chłodzenie, które miałem akurat pod ręką. Nic specjalnego, ale też bardzo tanie i dobrze wkomponuje się ono tutaj wizualnie. Natomiast to, co najbardziej istotne w kwestii chłodzenia, to to, że musimy je jakoś zamontować. Niestety płyty główne X79 czy X99 nie posiadają odpowiedniej ramki. Taką musicie się sami zaopatrzyć w momencie zakupu pozostałych części, inaczej stracicie mnóstwo czasu. Link do odpowiedniej ramki też rzucę do opisu. Podmiana płyty głównej nie jest niczym trudnym. Odłączamy zasilanie karty graficznej, wykręcamy śrubki i wyjmujemy ją pamiętając o zatrzasku, który trzyma ją u dołu. Odpinamy też wszystkie przewody od płyty głównej. Odkręcamy starą płytę i jeśli ta będzie w tym samym standardzie co poprzednia, to po zamianie IO Shield na miejsce starej przykręcamy zwyczajnie nową. Odłączone przed chwilą przewody podłączamy i instalujemy kartę graficzną. Już przy pierwszym uruchomieniu daje się odczuć, że komputer zbiera się o wiele, wiele zgrabniej. Nawet podczas wczytywania wszystkich programów z autostartu, sprzęt jest o wiele bardziej responsywny i sekundę od ukazania się pulpitu już można z niego korzystać. Podczas gdy na starszym procesorze raczej warto było poczekać do momentu, gdy 100% obciążenie CPU spadnie, chociażby o połowę. Prawdą jest, że stare procesory serwerowe nawet dzisiaj idealnie nadają się do pracy i zapewniają bardzo komfortowe korzystanie z systemu operacyjnego jak i wielu programów użytkowych. ze względu na niewyśrubowane zegary ich efektywność energetyczna też wypada całkiem całkiem. Lecz muszę nadmienić, że gry z kolei wolą wyższe taktowanie poszczególnych rdzeni aniżeli ich ilość. Oczywiście ten paradygmat powolutku się zmienia i od czasu, gdy na rynek weszły procesory Ryzen, których mocną stroną była początkowo ilość rdzeni, nie ich taktowanie, to deweloperzy gier starają się właśnie troszkę bardziej optymalizować swoje produkcje tak, aby poszczególne zadania były lepiej rozdysponowywane na większą ilość rdzeni. Chociaż wciąż tak jest, że im wyższy zegar, IPC, im więcej pamięci kasz, tym lepiej. Dlatego przyjrzyjmy się kilku grom. Na pierwszy ogień idzie Cyberpunk 2077 i jak wcześniej średni klatkaz był na poziomie 33 FPS, tak po przejściu na procesor Xeon 2650V2 średnio zyskujemy 58 klatek, co jednocześnie sprawia, że tytuł ten staje się już w pełni grywalny. Może nie na wypasie, ale jest OK. 1% FPS i nawet 1 10 na którą powinniśmy patrzeć tak z przymrużeniem oka, też dowodzi jak znaczącym acz. Tanim upgrade'em było przejście na Ziona. W każdym razie liczba klatek to jedno, ale równie ważna, a czasami nawet ważniejszy jest frame time. Wykres ten przedstawia czas generowania poszczególnych klatek. Im on niższy, tym lepiej, ale im większe wahania, tym z kolei gorzej. Pomarańczowy wykres jest bardziej zwarty, co oznacza, że różnice pomiędzy klatkami są mniejsze i konsekwencja w ich dostarczaniu jest bardziej równa. Zielona część to wynik uzyskany na starym procesorze. Widzimy, jak ogromne wręcz różnice występują pomiędzy generacją poszczególnych latek. Wzrosty oznaczają statering i wszelkiej maści przycięcia. Fortnite, przynajmniej w teorii, jako tako działał na poprzednim procesorze. W końcu średnie 56fps nie może być chyba złe. No, może być złe, jeśli w intensywnych momentach następowały te niesamowicie irytujące przycięcia, i tutaj uwierzcie mi, że wcale nie przesadzam. Sami spójrzcie. Zielony wykres przedstawia poprzedni procesor. Pomarańcz to Zion. Widzicie, jak bardzo ten wykres jest porozjeżdżany? Jasne, Zion też ma kilka takich dropów, ale no nie ma tego wiele. Jednak to, co się wyprawia na starym procesorze AMD, to absolutny horror i nieustanne szarpanie. Na papierze, niby notuje tą średnią 56 klatek, ale w realu granie tak jest do poślu. Wiele osób narzeka na brak płynności w Fortnite, ale rozgrywka na Zionie jest jednak zauważalnie płynniejsza. Pomimo tych kilku dropów, wykres wygląda o wiele, wiele równiej. Red Dead Redemption 2 notuje też niesamowity, bo prawie dwukrotny wzrost klatek i pamiętajcie, że mamy tu wsadzoną tylko jedną kość pamięci ram. Na dualu czy nakład channel powinno być o wiele lepiej, ale o tym to po tym. Nie mogłyby się też obyć bez trzeciej odsłony Wiedźmina. Jest to tego typu produkcja, że nawet z 20 czy 30 klatkami głęboko zapadnie nam w pamięć. Gorzej, jeśli w pamięć zapadną nam mega denerwujące przycięcia i stateringi. Jeszcze pół biedy, gdy dzieje się to w mieście, gorzej, gdy nierówny frame time męczy nas też podczas walki. Po samej liczbie klatek możemy wywnioskować ok, jest lepiej. Było 26 klatek, teraz jest 44 zdecydowanie warte nowej platformy za 202 zł. Ale spójrzcie tylko proszę na wykres przedstawiający frametime. Absolutny armagedon wyczyniał się na procesorze AMD. Gdyby tylko frametime był w miarę płaski i równy, to okolice 30 klatek przynajmniej w tej konkretnej produkcji byłyby grywalne. Nie idealne, ale jak najbardziej grywalne. Niestety, czterordzeniowy, czterowątkowy procesor AMD, pomimo zegara w wysokości 4,5 GHz, wypadał tu bardzo słabo na tle ośmiordzeniowego, szesnastowątkowego wątkowego Ziona, który taktowany jest przecież sporo niżej. No cóż, stary, serwerowy, acz dość mocarny procesor niezaprzeczalnie wyróżnia się tu większą konsekwencją dostarczania poszczególnych klatek. Wykres może nie jest płaski jak blat stołu, ale komfort rozgrywki jest nieporównywalnie wyższy. Pewnie już widzicie w obrębie jakiego wzorca się tu poruszamy. Co gra to? Historia się powtarza, dlatego poprzestajmy na tych czterech tytułach. Pewne jest to, że składając nowy komputer, to za 200 zł kupimy co najwyżej chłodzenie procesora i to takie powietrzne. My tutaj za te pieniądze dorwaliśmy procesor. Nową płytę główną i pamięć RAM, które nawet w tych czasach potrafią zapewnić przyjemność rozgrywki. Jednak nie samymi grami człowiek żyje, bo i każdy z nas korzysta z internetu, włącza filmiki na YouTube czy przygotowuje coś do szkoły czy pracy. Wcześniej samo korzystanie z tego komputera sprawiało problemy. Zresztą nic dziwnego, skoro Windows Defender potrafił pochłaniać 100% mocy obliczeniowej komputera, sprawiając, że trudno było cokolwiek na nim zrobić. Natomiast teraz responsywność jest nieporównywalnie wyższa. No ale wykonajmy kilka benchmarków, zaczynając od Cinebench R23, w którym obserwujemy 200 20% wzrost wydajności procesora. Nawet coś tak prostego jak kompresja czy dekompresja plików 7 zip trwa średnio o połowę krócej. Jednakże zdążyłem wspomnieć, że gry, ale i nie tylko one, działają bardzo źle w momencie, gdy, tak jak tutaj, korzystamy tylko z jednej kości pęci RAM i robić coś takiego na platformie z Xeonem, to aż się nie godzi. Gdy zainstalujemy drugą kość, przepustowość pęci wzrasta nieporównywalnie i choć po wymianie platformy AMD A10 na z Iona jest lepiej, to uwierzcie mi, że może być sporo lepiej. Dlatego koniecznie musimy też zmierzyć jak ta platforma będzie działała z wymarzonymi czterema kościami, które pozwolą na pracę w trybie Quad Channel. Spróbuję też zmierzyć tą jedną 16GB kość z trzema 4GB. Jak myślicie, czy taka dziwna konfiguracja jak 28GB poprawi wynik, czy tylko go pogorszy? Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze przewidywania, a dokładniej sprawdzę to w kolejnym materiale z tej serii. Pamiętaj zasubskrybować dzwoneczkiem i odwiedzać stronę www.tekmaniahd.pl, bo właśnie tam odnajdziesz najnowszy odcinek.